Siema ekipo, słuchajcie, dzisiaj zrobię coś kozackiego, bo na pewno widzieliście ten odcinek, a jeśli nie, to zobaczcie, to jest filmik Wery, w którym ona mnie prankowała i wyglądało to mniej więcej tak. Co? Jaka kosmitka! Ale superancko! Fajnie? No, ale superancko! Co? Ale prankowała! Dlaczego? Także słuchajcie, Wera zrobiła sobie różowe włosy i był to prank. Okazało się, że tych włosów różowych nie ma. A ja sobie pomyślałem w tamtym momencie, kurczę, a co jakby zrobić to samo, ale nie zrobić z tego pranka. I to słuchajcie, dzisiaj zrobimy, także dzisiaj moje włosy zmienią kolor na różowy. Jeśli jesteście nowi na kanale, to klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji i subskrybujcie. Chociaż może na potrzeby tego odcinka zróbmy go różowym. Klikajcie w różowy przycisk do subskrypcji. Jeśli chcecie więcej jakichś takich śmiesznych akcji, po prostu takie pranki, ale pozytywne, to zostawiajcie łapy w górę, myślę jakieś 70 tysięcy i coś robimy kolejnego, choćby tutaj. Więc 70 tysięcy łap w górę i kolejny jakiś prank na Werce. Zmierzamy już do salonu fryzjerskiego, słuchajcie, i zaraz rozjaśniamy to dziadostwo. Będę musiał rozjaśniać dwa razy, a później na różowo. I to już jest taki stały kolor, wiecie, to nie jest jakiś spray, tylko to już jest taki stała farba, stały kolor. Także let's go! Jesteśmy w środku, już w salonie, swoją drogą w tym samym co była Wera, czyli u Sylwii Gaczorek. I ja mam na twarzy właśnie jakąś maść, nie wiem o co chodzi, ale ufam dziewczynom. Sylwia, jak można pracować w tak barbarzyńskich godzinach? 8 rano to jest środek nocy. Przepraszam bardzo, jesteśmy tutaj o 9. A 9? Nie, jest która? No 9. No widzisz, mówię, że barbarzyńska godzina. Jaki jest plan? Plan jest taki, że na razie rozjaśniamy te tutaj dłuższe. A później będziemy rozjaśniać odrosty i tutaj te z boku. Okej. W sumie to nigdy chyba nie rozjaśniałam tak krótkich włosów. Gdzieś tam jak szła do ciebie, to miałem nadzieję, że sobie zrobi ten różowy. Aha. I myślałem, że jeśli tak się stanie i będzie miała różowe włosy, to ja zrobię właśnie po prostu sobie różowe, żeby wiesz, czuła się... Że nie jest sama w tym wszystkim. Ale się okazało, że mnie sprankowała, więc stwierdziłem, no taka jesteś, no dobra, to ja czekać nie będę. Ale myślałeś, że faktycznie przyjdzie różowych? Tak. Myślałem, że naprawdę ma różowe. No. Rozjaśniałeś kiedyś włosy albo farbowałeś? Nie. Nigdy nie farbowałeś pierwszy raz? No. Okej, więc słuchajcie, to jest efekt końcowy. Zostajemy w ten sposób. To jest pierwsza warstwa, zaraz jeszcze będzie kolejna i... I kolejna. Jadłem na śniadanie kabanosy i mi się tak odbija kabanosami. Mam nadzieję, że dziewczyny tego nie czują, a jeśli tak, to przepraszam. Dobra dziewczyny, ja się wam nie dziwię, że tyle siedzicie u fryzjera. Okazało się, że muszę z tym siedzieć pół godziny na włosach. Później to zmywamy, nakładamy znów i znów pół godziny. To już się nie dziwię, że jak kobieta jakaś idzie do fryzjera, to siedzi tam 5 godzin. Kolor tych włosów się już zmienił, wyglądają teraz tak trochę żółto-pomarańczowo-biało. Już praktycznie jesteśmy po tym pierwszym malowaniu tych włosów. Teraz już nie ma odwrotu. O nie, wyglądam jak jakaś gwiazda rocka albo jak raper jakiś amerykański. I co, teraz będą szczypać, tak? Tak, teraz ci będą szczypać. Ale powinno szczypać tylko przez pierwsze 5 minut i później będzie spoko. Ale ona już leje, jak ona się zobaczy w tych różowych włosach. Właśnie ciekaw jestem reakcji Wery. Nie wiem, co ona powie. Fajne by było, tak jak powiedział ten twój kolega ostatnio u Wery, że fajny był taki prank, że wiesz, ściąga, a ma różowe, nie? No, szkoda, że nie mamy takiej różowa peruka, ściąga i tak jest różowe. A widzisz się z tym dzisiaj? Tak, tak, no właśnie już jej napisałem, że prawdopodobnie teraz szybciej zajdzie, bo ja wszystkim mówiłem, żeby na 21 byli, nie? No ale co jej powiedziałeś, że gdzie idziesz? Nie, ja jej powiedziałem, że nagrywam dzisiaj filmik i ona się pyta, kiedy będę, i mówię, że no gdzieś koło 21. I mówię, że powiedziałem jej, że trochę szybciej mi zajdzie, więc... Ja też tego wcześniej nie mówiłem, ale Wera oczywiście o niczym nie wie. Powiedziałem jej, że po prostu nagrywam dzisiaj filmik z Piotrkiem i że będę wieczorem. Nałożone wszystko i znowu pół godzinki, tak? Czy dłużej? Ale współczuję wszystkim babom, które chodzą do fryzjera i muszą tyle czekać na różne tutaj operacje. Czyli co, jeszcze musimy dołożyć? Jeszcze dokładamy, tak, żeby były białe, bo na razie jeszcze są żółte. O nie! Ale śmiesznie. Wera umrze, kto zobaczy. O nie! No a teraz się zacząłem trochę stresować, przyznam szczerze. Mam nadzieję, że ten różowy wyjdzie fajnie. Wiesz co, nie wierzysz we mnie. Nie no, wierzę, tylko bardziej myślę, że mogło tak być, że na przykład się z Werką zgadałyście i to nie będzie różowy, tylko zielony na przykład. Ej, to by było dobre. To by było śmieszne. Sylwia, powiedz mi, widzisz to, czy nie widzisz tego? No widzę to, jakbym tego nie widziała, to bym tego nie robiła. Będzie git. Trzymam kciuki. Jak na razie nie widzę, ale zobaczymy, zaraz może zobaczę.
Piotru, no tak szczerze, jak to wygląda? Jak sprawa się ma? Wyglądasz jak taki kosmita, naprawdę. Jak kosmita? Atomówka. To nie wiem, czy to jest komplement, czy nie. O nie! Wygląda mega śmiesznie, ale utożsamiam się z tym kolorem, serio. Wyglądam jak totalny freak, no. Także słuchajcie, włosy zrobione. Lecimy zaraz do Werki. Zobaczymy, co ona na to. Ale będzie w ciężkim szoku, nie? Bo to teraz będziemy odwzorować zdjęcie Wery, bo mam taki pomysł, że wrzucę do siebie na Insta, słuchajcie, takie samo zdjęcie, jak Wera zrobiła. Tutaj Wera miała taką fotę, że sobie siedziała jakoś tak i robiła zdjęcie. U mnie na Instagramie macie moją wersję tego. Zobaczcie, jak wyszło. Idziemy na zewnątrz, jedziemy zobaczyć reakcję Wery, a później wieczorem reakcję chłopaków z ekipy. Patrz, stary. Stop, ale stary, zaraz się wyglądam, serio. Nice, dziękuję. Siema Kobita, co robisz teraz, mogę wpadać? No dobra, ja jestem jeszcze w twojej gadkach. Dobra, to 14.30 gdzie? Dobra, no, to hej, pa. Nie, to ja. To jest najgorsze. Podchodzę i mówię, o, to ja. Dobra, słuchajcie, idziemy do Wery, widzimy się już u niej na klatce. Zobaczymy jej reakcję, już się nie mogę doczekać, serio. I teraz tak, Piotrullo, twoje zadanie, wbijasz, ustawiasz Werę tak, żeby była plecami gdzieś w stronę ściany. Dobra. Wtedy ja wchodzę i nagrywam jej reakcję, dobra? W porządku. Dobry. Hejka. Co się stało? Nic. Chodzi pierwszy. Co się stało, Piotrullo? Nic się nie stało. No powiedz. Niespodziankę mam dla ciebie. Jaką? Stań sobie tutaj i może odwróć się tyłem. No i co nas chodzi? Co zrobił? Czekaj, dobra, jestem, siema Wera, nie patrz jeszcze. No nie patrzę. Już mogę? Nic, siemka. Wiedziałam! Serio, ale nie! Fajnie? O nie. Fajnie? Jezus, jak to... Fajnie? A wiesz, kto mi robił włosy? Kto? No zgadnij. Sylwia? No. Serio? Nie no, żartuję, tak naprawdę to jest peruka. Nie no, nie masz peruki. Nie no, serio, nie podchodź. No, Karol, zajmij już tę perukę. Ściągamy? Nie masz peruki, wiem, że nie masz. Nie da się, Piotrek, czekaj. Nie da się. Nie masz, przecież widzę, że nie masz. O nie. Ale czemu nie masz żadnego odrostu, ani nic? Dlatego, że lepiej było tak zrobić i jak one się odrosną same, to za tydzień idę je ściąć. Boże! Co? Wyglądasz jak kosmita. No fajnie. Ja serio wyglądasz jak kosmita. A wiesz, co ja myślałam? Co? I stwierdziłam, że nagram, że napiszę do Daniela, czyli montażysty, co to może być, żebyś mogła potem pokazać. Tylko napisałam, Karol kupi dzisiaj kota i chce nagrać moją reakcję, pewnie pojedziemy zawieźć przyjaciela łapę. Czyli nie wiedziałaś. No, czyli się nie szczają. Nikt się nie szczają, piaskowicie mówię mu, co? Tego się nie spodziewałem. Jak ty śmiesznie wyglądasz. Więc nagrywki kolejne muszą być, wiesz, później zrobione, że miał te włosy po prostu, nie? No. Ale co, podoba mi ci się kobieta, czy nie? Wolę cię brązowych włosach. Wolisz brązowych? Mi się góra podoba, różowa, ale czekam, aż tu będę miał swoje, bo wydaje mi się, że wtedy może być spoko. Ale to jest coś, jak trąba zrobił to jajo na głowie. To musi być odrost, bo jak zrobisz sobie od początku takie, te, no to brzydko to będzie. No ale dobra, i tak cię kocham. Ale dobra, i tak cię, dzięki. Już się bałem, że już mnie nie kochasz. Coś ty narobił, no co? Czemu tak zrobiłeś? Kosmici muszą trzymać się razem. Ale zobacz, ty masz taki... Poga, by to mam lustro. No podobny. Tego się dzisiaj nie spodziewałam. No, nie domyśliłabyś się? Nie, serio, nie domyśliłam się. Para kosmitów, zobaczcie to. Wery jest ładniejszy, ale to jest chyba taki nie do osiągnięcia trochę. Jak myślisz, jak chłopaki zareagują? Będą się śmiać w fest. I ja nie mogę, jak na ciebie patrzę, serio. Ale zobacz. Nie można tak od początku, tylko musi być z odrostem. Nie no, Sylwia powiedziała właśnie, że nie możemy z odrostem, bo będzie źle wyglądało, że musimy od początku, później ściąć trzeba, że tak będzie lepiej. Ja już z nią pogadam. Nie no, ale dawaj, w skali od 1 do 10, jak ci się podobają? No to kolorek mi się bardzo podoba, na przykład na kolorek dałabym 8, a jak wyglądasz w tym kolorku i jak oceniam, czy pasuje ci ten kolorek, czy wolę cię brązowych, to daję ci 1. Wiadomo, że chciałaś być kosmitą, więc jesteś kosmitą. Nie no, ja wierzę w ten projekt, w tych włosów. No, że jak odrosną, to się zetnie tu i będziesz to wtedy na maksa. To była reakcja Wery. Mówię, że będzie załamana. Czekam, aż chłopaki wrócą i zobaczymy ich reakcję. Jezu, i nie mogę się na ciebie patrzeć, serio. Jest już wieczór, chłopaki wrócili z Katowic. Wera, ja ci daję kamerę i ustaw jakoś tak chłopaków, żeby wiesz, jak ja wejdę, to mogli zareagować. Trzymaj. Siema. Cześć. Poczekajcie. Dobra, chłopaki, już poczekaj. Karol, kupię nowe garnitury? Albo... Kupię nowe garnitury ekipie. Chodzić, możesz chodzić. Ja sobie czekamy. Karol po prostu chciał nam zrobić jakiś super prezent pewnie. Karol, chcesz nam sprzedać mieszkanie? Siema. Ha 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 ha
Ale żeś poleciał, stary! Chłopie! Też moim zdaniem są kozackie. Jest dobrze. Czekałeś jakiś zakład? Nie, po prostu Vera robiła na mnie pranka, więc ja stwierdziłem, że tak nie może być. Ale Bogi też, patrz. Stwierdziłem, że tak nie może być, że ja też zrobię, ale nie pranka. Tylko naprawdę. Ej, wyglądasz jakbyś ten... Kurde, nie wiem. To jest takie fajne, bo no, ale jakby ktoś takie trochę, no... Dobrze powiedziane! Takie właśnie, ciężko w ogóle odpowiedzieć na to wszystko. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. No właśnie, ja nie wiem, nie odzywać. Ale to bez kitu. Ale Łuki dalej nie dowierza, patrz, Łuki dalej nie dowierza. Ale ja zrobię tu minę, bo to moja mina to jest taka mina, że ty nie widzisz, nie wierzysz w to, co widzisz. Tak, to jest na zasadzie, że chłop się od jutra zacznie malować. Będzie miał czerwone usta i te kulczyki długie i będzie wszystko. A znaczy, no tak, no bo to jest część planu, ale nie mówię wam o tym jeszcze? Permanentny brwiarze są. Nie, jutro akurat, bo dzisiaj już za mało czasu miała Sylwia i jutro idę na właśnie brwi na różowo robić. Ojej! To był żart, Ja już sobie wiesz, jak byś wyglądał. Ale chcesz to Timu farbowane włosy? Tak, no, a tak serio, w sensie serio są pofarbowane. A jak boki za tydzień odrosną, to ścinam boki i już będzie dużo lepiej wyglądało. A musiałem zrobić całość, bo inaczej by nie było później wycinowane tak całe. W sensie wiesz, jak będzie ucinało. Ej, ale co, nie, że on wygląda jak jeden z tych troli, on kojarzy się do Majka Trolla? Jak troll wygląda? Serio? Właśnie jak troll wygląda? Ty tak mnie o nie! Światła, Karol, bo będzie poskamienie. Ja nie wiem czemu, ale pasuje. Jak troll? Pasuje mu do skóry. Pasuje mu do skóry trochę ten golem. Dobra, szybka ocena. Taki różowy? Trąba 1 do 10, jak ci się podobają. Nie no, ja wiesz, ja jestem zafarbowanymi włosami, więc ja daję taką ósemeczkę. Ósemeczkę, bo musisz mieć boki, bo tak to masz taki strasznie różowy zapas. Dobra, a czyli z bokami... Już teraz wiesz, Mati, jak wyglądałeś mi się jajem. Michael, ty jak oceniasz? Dla mnie też ósemeczka, tylko jest kwestia, żeby się do tego przyzwyczaić, ale jest... Ja nie kłamię! Ja powiedziałem, że mega. Jechałem autem do Wery i zapomniałem o tym. I tak patrzyłem w lusterko wsteczne. I tak i zaraz zacząłem się śmiać po prostu. I właśnie te włosy takie są, że one powodują uśmiech na twarzy innych ludzi. Nie sądziłem, że to się wydarzy, naprawdę. Ja obstawiałem, że może coś takiego jak na mnie pozwolił się zobaczyć, nie? Jezu, 2 na 10. 2? 2. No. Czyli 8, 8, 2, 2. To wychodzi po 10. No. Jak się dobierzemy w parę, to będzie 10 na 10. Obczep się, ósemeczko. Także słuchajcie, dziękuję wam za odcinek. Jak wam się podobało, stawiajcie łapy w górę. Mam pomysł na kolejny kolor, jak ten już się skończy, więc wbijajcie łapy, będzie dużo łap, to zrobię kolejny kolor. Albo połowę głowy. I subskrybujcie kanał, klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji, zostawiajcie suby za to, a ja się z wami żegnam i do kolejnych filmów już w różowych włosach. Trzymajcie pofarbowane włosy! Siema! Siema!